co powiedziałem o tobie? No, pamiętasz, jak ci powiedziałam, że biegnę Ranmagedon bez przygotowania? Tak, powiedziałem ci, że to bardzo głupi pomysł. Dalej nie biegnę! W kwietniu 2016 znalazłam sobie guzy. Wyczułam guzy na piersi. Do lekarza pojechałam sama. Zadzwoniłam do siostry, że mam raka, bo przyjechać po mnie, bo nie jestem w stanie przyjechać samochodem. Także 19 czerwca się dowiedziałam, że mam raka. 21 się dowiedziałam, że będę miała mastektomię obustronną w przeciągu 3 tygodni. Takiego załamania miałam 1,5 tygodnia. Taki mały guz i on chce mnie amputować piersi, jeszcze obie. Psychicznie babym po tej mastektomii się nie podniosła. Dlatego powiedziałam lekarzowi, że nie ma takiej opcji. Zwołali konsylium. Jak to konsylium się zebrało, no to stwierdzili, że będę miała chemię. Cały 1,5 roku siedziałam w domu, nic nie robiłam, bo tego ci nie wolno, tego nie możesz, tu na siebie uważaj, w ogródku nic nie rób, a pani ciastka je, a pani pije kole. Zaczęło mi się całe życie walić, a do tego jeszcze się okazało, że mąż zostawił mnie w chorobie. Czyli po prostu nagle zostałam sama. Po prostu szczał za szczałem, nie? No ale jakoś musiałam sobie poradzić, tak. Generalnie całe życie zawaliło mi się w jednym momencie. I powiedziałam, nie, no koniec. Nie, po prostu takiego życia nie chcę. Nie. Postanowiłam znaleźć innego lekarza, który zgodzi się na operację zachowawczą, który wytnie guza bez usunięcia piersi. Operację miałam 8 marca. Jak się obudziła mnie, po prostu ja, aż mi normalnie kamień z serca, że to już jest po wszystkim. Przypadek sprawił, że poszłam do znajomego na kawę. Weszłam do niego do pokoju, było tam strasznie dużo medali. Statuetki weterana, korona Ranmagedonu. No i pytam go, co to jest. On do mnie, no wiesz, to jest taki bieg z błotem. Zaczął opowiadać, no i stwierdziłam, że chcę wziąć w takim czymś udział. Zapisałam się i 2 tygodnie później już biegliśmy, tak? Dla mnie ten Ranmagedon to było takie odcięcie tego starego mojego życia. Wstajesz do pracy, z pracy do domu, wstajesz do pracy, z pracy do domu. I tak codziennie, tak? No i stwierdziłam, że no kurde, nie chcę takiego życia prowadzić. Stres taki, że koniec. Ale jak już przyszła 9:15, już stanęliśmy, nie? No i poszło. To, czy ja biegnę 2 godziny, czy ja pobiegnę, nie wiem, 1,5 godziny, czy 35 minut, to dla mnie to nie jest istotne, tak? Bo ja tam biegnę, bo się dobrze bawię, a nie biegnę, bo życiówki jakieś tam robię, tak? I ja uważam w tej chwili, że to jest takie najlepiej z mety, nie? Im bardziej kalkulujesz i kombinujesz, tym jest gorzej. No przecież dla mnie to było tak ciężkie, a jednak skończyłam, dostałam medal. Byłam tak szczęśliwa, jakbym nie wiem, co wygrała. Nie kawałek blachy, tylko po prostu jakbym nie wiem, co wygrała. I stwierdziłam tak, ja? No wszystko mogę. Czego nie mogę pokonać? Praca? No przecież pracę znajdę, tak? Czegoś nie mogę, ja wiem, rozwód? No będzie ciężki, no ale no znowu. I ludzie inne rzeczy przeżywają. Po prostu to jest wszystko w głowie. To jak żyjesz, to wszystko jest, bierze się z głowy. I po prostu jak ja słyszę takie miauczenie, nie da się, przecież to nie dam rady. No gdzie ja? No przecież ja nie biegam, ja nie mam, ale ja też nie dawałam rady. Ja też jestem po chorobie, ale jakoś dałam radę, tak? Widziałam na innym biegu chłopaka bez nóg. Ja wiem, no to jak bez nóg dał radę biec, i ja wiem, no to a ty jesteś zdrowa i nie dasz rady? Daj. Yeah!